Jak zjawy nie z tego świata. Bezszelestnym lotem przecinają mroki nocy. Sowy zawsze budziły w ludziach strach. Był on przyczyną ich prześladowania i tępienia. Mało kto dostrzegał ważną rolę sów w przyrodzie i ich naturalne piękno. Sowy to zróżnicowana grupa drapieżnych ptaków, z których 10 gatunków gniazduje w Polsce. Wśród nich puszczyk zwyczajny, skromnie ubarwiony, a choć liczny, skutecznie kryje się przed ludzkim wzrokiem. Puszczyk uralski wyróżnia się długim ogonem i małymi, ciemnymi oczami. Wyjątkowo kolorowa płomykówka z sercowatą szlarą. Puchacz, największa sowa naszego globu, zbliżona wielkością do dużych orłów. Suweczka to z kolei najmniejsza z polskich sów, wielkości wróbla, ciężarem ciała dorównująca szpakowi. Długonoga, niepozorna pójdźka. Rzadko spotykana uszatka błotna z ciemną maską wokół jasnych oczu. Jej kuzynka, uszatka zwyczajna z długimi piórami usznymi. Wreszcie włochatka z kanciastą głową i zadziwioną twarzą. W ciemnościach szczególnego znaczenia nabierają dźwięki. Dla człowieka głos wydawany przez sowy jest jedyną oznaką ich obecności. Jego ekspresję potęguje panująca w nocy cisza. Komunikacja głosowa sów nie jest tak barwna jak u dziennych ptaków śpiewających. Imponują one jednak rozmaitością zawołań. Głosem oznaczają terytorium, przywołują partnera, żebrzą o pokarm, informują o niebezpieczeństwie. Głos jest indywidualnym znakiem rozpoznawczym sowy. Dzięki niemu rozróżniają stałych sąsiadów, których tolerują, od obcych, których należy przepędzić. Sowy to w większości nocne drapieżniki. Ptaki te mają wiele przystosowań, które służą dwóm głównym celom: cichemu poruszaniu się oraz polowaniu,
czyli ściganiu, chwytaniu i zabijaniu ofiar. Tarcza na przedzie głowy i nisko osadzony, hakowaty dziób nadają sowiej twarzy ludzkiego wyrazu. Wrażenie to pogłębiają duże oczy skierowane do przodu. Ponieważ są one nieruchome, pole widzenia na boki jest niewielkie i nie przekracza 160 stopni. Niedogodność tę rekompensuje sowom elastyczna szyja, zaopatrzona w dwukrotnie więcej kręgów szyjnych niż u człowieka, umożliwiająca obroty głową o 270 stopni. To dlatego ptaki te wciąż kręcą głową i rozglądają się, jakby były niespokojne. Pole widzenia prawego i lewego oka w dużym stopniu się pokrywa. W tym zakresie sowy widzą przestrzennie, co pozwala im precyzyjnie określić położenie ofiary. Okrężne ruchy głową pomagają sowie jeszcze wzmocnić ten efekt. Oczy sów są olbrzymie. Oko puchacza ma dokładnie wielkość oka człowieka. Oznacza to, że gdyby sowa była ludzkich rozmiarów, wówczas jej oko byłoby wielkości piłki do koszykówki. Większość sów nie rozróżnia kolorów. Na siatkówce ich oczu dominują receptory odpowiedzialne za widzenie w nocy, tak zwane pręciki. Za siatkówką umieszczona jest warstwa odblaskowa, odbijająca resztki światła, które ponownie trafia na światłoczułe pręciki. Powoduje ona specyficzne świecenie oczu przy sztucznym oświetleniu, jak tu w podczerwieni. Cecha ta powstała niezależnie u wielu grup zwierząt prowadzących nocny tryb życia, w tym choćby u naszych kotów. Wszystko to sprawia, że sowy widzą nawet przy niewielkim natężeniu światła, kiedy oko ludzkie już dawno zawodzi. Czaszka sowy jest zbyt mała, żeby pomieścić jednocześnie stosunkowo duży mózg i tak wielkie oczy. Dlatego oczy w pewnej części są osadzone na zewnątrz, w delikatnych blaszkach kostnych. Odpowiedni kształt soczewki umożliwia tym ptakom doskonałe widzenie na znaczną odległość. Nazwa uszatki pochodzi od kępek piór, które kojarzą się z uszami. Ze zmysłem słuchu nie mają one jednak nic wspólnego. Ich ułożenie odzwierciedla nastrój sowy. Gdy jest niespokojna, unosi je. Gdy jest rozluźniona, wówczas trudno je nawet dostrzec. Sowy nie mają ucha zewnętrznego. Otwory uszne są umieszczone na brzegach szlary. Są tu chronione przez pióra i fałd skórny. Szlara to swoisty talerz satelitarny, który wychwytuje i wzmacnia docierające do niego dźwięki i kieruje je w stronę otworów usznych. Asymetryczna budowa ucha wewnętrznego lewego i prawego oraz ich różne osadzenie sprawiają, że dźwięk dociera do każdego z nich z minimalnym przesunięciem. Wystarcza to jednak sowie do lokalizowania ofiar w przestrzeni z zadziwiającą dokładnością. Ciche poruszanie się bardzo usprawnia polowanie. Dzięki niemu polujący drapieżnik może zbliżyć się wystarczająco blisko ofiary, która w nocy reaguje ucieczką na każdy niepokojący dźwięk. Bezszelestny lot sowy zawdzięczają wyjątkowej budowie piór. Aksamitny puszek na wierzchu pióra. Frędzelki na tylnej krawędzi skrzydła. Ząbki tworzące grzebień na skrajnej lotce.
Wszystkie te cechy wraz z wyjątkową elastycznością pióra niwelują zawirowania powietrza, które powodują szum skrzydeł. Wyposażone w doskonały wzrok, słuch oraz cichy lot, sowy ruszają na polowanie. I podobnie jak nowoczesne samoloty bojowe przed rozpoczęciem wzmożonej aktywności, sowy pozbywają się zbędnego balastu. Teraz należy odnaleźć ofiarę. Sowy czynią to na wiele sposobów. Najczęściej jednak stosują dwie techniki. Pierwszą jest lot patrolowy, drugą zaś cierpliwe czekanie na okazję. Niektóre gatunki, jak ta suweczka i wcześniej pokazana uszatka błotna, w nocy widzą nawet gorzej od nas, dlatego polują w ciągu dnia, noc zaś przesypiają. W miesiącach letnich, gdy dzień staje się coraz dłuższy, wówczas nawet typowo nocne gatunki sów czatują w świetle zachodzącego słońca i o poranku. Pójdźka poluje, nierzadko poruszając się piechotą. Zbyt wysoka roślinność, która uniemożliwia polowanie, może być przyczyną porzucenia od dawna zajmowanego rewiru. Żniwa są dla niej wybawieniem. Sowy imponują swoimi możliwościami łowieckimi. Dlatego zwierzęta, na które ptaki polują, muszą być w ciągłym pogotowiu. Relacja między drapieżnikiem a ofiarą to nieustająca walka o życie. Sowa chwyta zaskoczone ofiary silnymi palcami, zaopatrzonymi w długie szpony. U tej grupy ptaków dwa palce są skierowane do przodu, a dwa do tyłu, co umożliwia pewny i mocny chwyt. Chwilę później sowa zabija ofiarę hakowatym dziobem. W menu polskich sów przeważają drobne gryzonie. Płomykówka charakteryzuje się wyjątkowo silną asymetrią budowy układu słuchowego. Kierując się wyłącznie słuchem, jako jedyna sowa potrafi zlokalizować mysz nawet w zupełnej ciemności. Gdy zdobycz jest niewielka, sowa połyka ją w całości. Suweczka naraz połyka tylko niewielkie ofiary, takie jak jaszczurka czy ryjówka malutka. Większą zdobycz musi zjadać po kawałku. Puchacz bez problemu przełknie szczura, ale już kaczkę musi wstępnie oskubać i poćwiartować. Większość sów gromadzi zapasy pokarmu, z których korzysta w chwilach jego niedostatku. Zdarza się to często, jak choćby podczas załamania pogody. Samiec puchacza obdarowuje partnerkę zwykle w pobliżu gniazda. Wyjątkowo, w trakcie silnego opadu deszczu, samica nie wychodzi mu na spotkanie. Nawet na chwilę nie może zostawić piskląt, gdyż namoknięte łatwo uległyby wyziębieniu. Ofiara, którą właśnie otrzymuje od samca, od kilku dni leżała w spiżarni. Nadmiar upolowanych zwierząt sowy przechowują w sąsiedztwie gniazda, czasami nawet w samym gnieździe.
tej małej uszatce udało się znaleźć ptaka pozostawionego na później. Ofiara okazała się jeszcze zbyt duża. Na szczęście na ratunek przyszła matka, dzieląc ofiarę na kęsy między potomstwo. Sowy nie posiadają wola. Części trudne do strawienia, takie jak kości, sierść, chitynowe pokrywy owadów czy pióra, są oddzielane w żołądku gruczołowym od pokarmu trawionego. Następnie są one wydalane ruchami wymiotnymi w formie zwartego wałka, zwanego wypluwką lub zrzutką. Sowy wypluwają w ciągu doby po 2-3 takie zrzutki. Po ich wielkości, strukturze i składzie można rozpoznać gatunek sowy. Na podstawie analizy zawartości wypluwki możemy nie tylko dowiedzieć się, co sowa zjadła, ale również zdobyć informacje na temat zwierząt, które żyją w jej okolicy. Sowa staje się mimowolnie pomocnikiem badacza. Podczas preparacji wypluwek oddziela się części miękkie od kości. Oznaczanie zwierząt po ich fragmentach według dostępnych kluczy jest niełatwą sztuką. Przyczynia się to do wykrywania gatunków, zwłaszcza nocnych ssaków, które naukowcom trudno jest zobaczyć czy schwytać. Z tej partii wypluwek płomykówki wydobyto czaszki przedstawicieli różnych grup zwierząt. Dzień to czas na odpoczynek. Sowa, żeby przetrwać ten okres w spokoju, musi znaleźć bezpieczne schronienie. Byle do zmroku. To w końcu okazja, żeby zadbać o siebie. Toaleta zajmuje ptakom sporo czasu w ciągu doby. Osuszenie i doprowadzenie do porządku mocno nasiąkniętych piór po obfitym deszczu kosztuje mnóstwo pracy. Dzienny skwar może dać się we znaki. Ziajanie to jedyny sposób na odprowadzenie ciepła, gdy brak gruczołów potowych. Nareszcie czas na sen. Co jednak zrobić, gdy w pobliżu pojawi się potencjalne zagrożenie? Najlepiej pozostawać niezauważonym. Pomaga w tym kryptyczne upierzenie, pozwalające doskonale wtopić się w otoczenie. Sowę naprawdę trudno wypatrzeć za dnia. Obecność sowy mogą zdradzić również jej jaskrawe oczy. Dlatego bezpieczniej jest przymknąć powieki. Dopóki niebezpieczeństwo jest daleko, trzeba ufać swojemu kamuflażowi. Gdy jednak wróg przekroczy niewidzialną granicę, wówczas można uciec się do kolejnego fortelu. Korzystnie jest wtedy wydać się większym niż się jest w rzeczywistości. Młode sowy boją się dosłownie wszystkiego. Umiejętność rozróżniania zagrożeń przychodzi z czasem. W okresie rozrodczym sowy są wyjątkowo czujne i agresywne. Atak puszczyka zwyczajnego lub uralskiego może być naprawdę niebezpieczny, także dla człowieka.
Wyjątkowym zachowaniem wyróżnia się włochatka. Na odgłos drapieżnika pojawia się w oknie dziupli, zasłaniając swoim ciałem otwór wejściowy. Rzeczywiście, z daleka trudno wtedy dojrzeć czarną dziurę w pniu, zdradzającą jej położenie. Monotonne pochukiwania, gwizdy, skrzeczenia to śpiew godowy sów. Dla samic jest on wystarczająco atrakcyjny. Głos puchacza niesie się w nocy na odległość kilku kilometrów. Niektóre samce, jak ta pójćka, w trakcie zawołań błyskają białą plamą na podgardlu. Sowy nie budują gniazd. Jedynie uszatka błotna uzupełnia materiał w gnieździe, gdyż na terenie podmokłym, gdzie gniazduje, trudno o skrawek suchego lądu. Puchacz adoptuje naturalne kępy w olsie, ale nadrzewne gniazda innych gatunków ptaków okazują się dużo bezpieczniejsze. Ta samica zajęła stare gniazdo bociana czarnego. Uszatka wybiera zwykle dobrze zachowane gniazda ptaków krukowatych. Suweczka prawie zawsze zajmuje opuszczone dziuple po dzięciole dużym. Obszerne naturalne dziuple to prawdziwa rzadkość. Niektóre sowy zadomawiają się na wieżach i strychach w sąsiedztwie człowieka. Chętnie zajmują także przeznaczone specjalnie dla nich platformy, kosze czy budki lęgowe. Choć sowy nie budują gniazd, dbają bardzo o ich czystość. Suweczka to wyjątkowy czyścioch wśród sów, gdyż usuwa na bieżąco wypluwki i kał piskląt oraz resztki ofiar. Inne sowy radzą sobie inaczej. Ta uszatka zjada właśnie grudkę kału wydaloną przez pisklę. Wypluwki w gnieździe uszatki błotnej mogą zdradzić czworonożnym drapieżnikom jego położenie. Wobec tego lepiej się ich pozbyć. Jaja sów są białe, owalne lub kuliste i nie mają połysku. Muszą dokładnie przylegać do plamy lęgowej, którą jest naga skóra na brzuchu samicy. Można sobie wyobrazić, jak nudne dla samicy musi być wielogodzinne siedzenie na jajach, zwłaszcza, że trwa kilka tygodni. W tym czasie każde inne zajęcie może wydawać się wyjątkowo zajmujące. Te samice puchacza zainteresował kawałek kory. Pisklęta sów wykluwają się ślepe i pokryte krótkim, biało-kremowym puchem, neoptyle, który nie zapewnia im odpowiedniej gospodarki energetycznej. Jako gniazdowniki od pierwszego dnia są zależne od rodziców. Samica musi ogrzewać pisklęta przez pierwszy tydzień lub pierwsze dwa tygodnie po wykluciu. W czasie jej krótkich nieobecności małe pisklęta bronią się przed wyziębieniem, z
skupiając się i tworząc rodzaj piramidki. Od momentu pojawienia się młodych, rodzice uwijają się jak w ukropie. Samica karmi, ogrzewa i chroni pisklęta. Samiec zaś dba głównie o stałe zaopatrzenie i bezpieczeństwo rodziny. W ciągu nocy do dzioba każdego potomka musi trafić po jednej do trzech średniej wielkości ofiar. Łatwo dostrzec różnicę w rozwoju między pisklętami. Jaka jest tego przyczyna? Samice sów zaczynają ogrzewanie już od pierwszego jaja. Jeśli sowa złoży 5 jaj w odstępach dwudniowych, a każde jajo jest przecież ogrzewane tak samo długo, to ostatnie piskle wykluje się nawet 10 dni po pierwszym pisklęciu. W okresach, gdy brakuje pokarmu, starsze i silniejsze młode wykorzystują swoją przewagę nad rodzeństwem, odcinając im dostęp do jedzenia. Jednak młodsze, z głodu i w desperacji, potrafią wywalczyć pojedyncze kęsy. Po około tygodniu lub dwóch, pierwszy puch ustępuje kolejnej generacji upierzenia, zwanej mesoptile. Ponieważ jest gęstszy i ciemniejszy, pozwala utrzymać metabolizm na wystarczającym poziomie. W takim stroju młode opuszczają gniazdo, by już do niego nie wrócić. Niezgrabnie poruszają się pomiędzy gałęziami, nie umiejąc jeszcze latać. W tym czasie zaczyna wyrastać im trzecia generacja piór – teoptile, czyli pióra właściwe. Lotki rosną znacznie szybciej niż pozostałe pióra. Dopiero one umożliwiają młodym sowom aktywny lot. Zanim to się stanie, sówki często lądują na ziemi. Nie jest to bezpieczne miejsce dla nieumiejących jeszcze latać młodych. Instynkt podpowiada, żeby szybko je opuścić. Zaciskając pazury na korze, podpierając się dziobem, machając skrzydłami dla równowagi, młode pną się po pniu w górę. W krótkim czasie docierają do gałęzi, która zapewnia bezpieczeństwo. To pewnego rodzaju fenomen. Można sobie wyobrazić, że tak właśnie uciekali przed niebezpieczeństwem nielotni przodkowie ptaków. Założenie obrączki z indywidualnym kodem daje szansę uzyskania cennej informacji w przyszłości, jeśli ptak zostanie ponownie znaleziony. W zależności od okoliczności obrączkowania i odczytu możemy się między innymi dowiedzieć, jaki dystans dany ptak pokonał, ile lat żyje i w którym roku dojrzał do rozrodu. Młode jeszcze przez kilka tygodni są karmione i pilnowane przez rodziców. Ważną umiejętnością, którą zdobywają w tym czasie, jest samodzielne rozrywanie ofiary. Aby było to możliwe, ich dziób i szpony muszą uzyskać odpowiednią długość i właściwy kształt, aby stać się skutecznym orężem. Jesienią z czułych i opiekuńczych rodzice stają się agresywni, a nawet niebezpieczni. Taka inicjacja może być dla młodych szokująca. Następne miesiące mijają na doskonaleniu technik łowieckich. Po okresie obfitości przychodzi zima, której wiele sów nie przeżyje.
Sowy w tym trudnym okresie przyjmują różne strategie przetrwania. Uszatki gromadzą się za dnia po kilka, kilkadziesiąt ptaków w sąsiedztwie miejsc obfitujących w norniki i myszy. O zmroku rozlatują się po okolicy w poszukiwaniu pokarmu. Opłaca się oszczędzać energię, tkwiąc w bezruchu, zużywając ją jedynie w razie konieczności. Największym zagrożeniem dla sów są zmiany zachodzące w środowisku, zarówno te naturalne, jak i związane z działalnością człowieka. Intensywna gospodarka leśna oraz wycinka starych i dziuplastych drzew powodują, że tylko nieliczne drzewostany zapewniają sowom idealne warunki do życia. Bardzo często dochodzi do kolizji ptaków z samochodami, liniami wysokiego napięcia, szybami i różnymi konstrukcjami, takimi jak wiatraki czy ekrany dźwiękochłonne. Zagrożone są również gatunki gniazdujące obok człowieka, traktowane często jako niepożądani sąsiedzi. W związku z ich obecnością uszczelnia się wszelkie otwory wlotowe, nierzadko skazując na śmierć słabolotne młode przebywające w środku. Dlatego bardzo ważnym elementem ochrony sów jest właściwa edukacja, na przykład taka, jaką od wielu lat prowadzi Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa. O sowach może usłyszeć zarówno przedszkolak, jak i dorosły. Uczestnicy zajęć zostają wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale i interesujące materiały edukacyjne. W ramach projektu wywieszane są również specjalne budki lęgowe i kosze dla sów. Jak można się było przekonać, sowy to bardzo zróżnicowana i fascynująca grupa ptaków. Przesądy i podania przekazywane z pokolenia na pokolenie sprawiały, że nie było im łatwo żyć obok człowieka. Musimy nauczyć się akceptować obecność sów, gdyż są one nieodzownym elementem środowiska. Naszym obowiązkiem jest również dbałość o to, aby nie zniknęły z naszego sąsiedztwa. Na pewno odpłacą nam za to niezwykłymi spotkaniami i wyjątkowym spojrzeniem.